Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypłyć na głębie. To wezwanie wypowiedziane u brzegu Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Duch in altum. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyń na głębie. Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i niechęcenie i na nowo wypłyń na głębie. Odkryj głębie własnego ducha, wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
bójcie się, albowiem ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest przy tobie, Chrystus. Pokój mój. Nie bój się. Pokój mój. Daję wam. Nie tak jak świat. Nie tak jak świat. Daję wam ja. Przyjdę do was w moim duchu i rozraduję wasze serca. Na świecie doznacie ucisku, lecz miejcie odwagę, miejcie odwagę, bo jam zwyciężył świat. Się mała trzutko, nie bój się mała trzutko, albowiem spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.